19 lutego to Dzień Nauki Polskiej i chyba nie mogło lepiej się złożyć, by tego dnia w Muzeum Inżynierii Miejskiej oficjalnie rozpocząć Spinacz, czyli serię odcinków specjalnych Mimcastu, które są częścią programu Spinaj Naukę, realizowanego w 11 instytucjach i centrach nauki z całej Polski. Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka Spin, a projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje. Mimcast. Miasto i my. Na Spinacz, czyli odcinki specjalne podcastu Muzeum Inżynierii Miejskiej, zaprasza Państwa Paweł Pasterz. Dzień dobry. A ten nasz pierwszy premierowy Spinacz będzie spotkaniem na antenie z niezwykłym człowiekiem, pasjonatem i nauczycielem fizyki, który przez wiele lat swojej pracy inspirował kilka pokoleń do zainteresowania naukami przyrodniczymi oraz przede wszystkim fizyką. Brał udział w wielu edycjach imprez popularno-naukowych oraz naukowych pikników, na których reprezentował Wydział Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Startował z powodzeniem w konkursach doświadczeń pokazowych z fizyki. Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło przedstawić mojego pierwszego rozmówcę w premierowym wydaniu Spinacza, pan Jacek Gaj. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry. Panie Jacku, wiem, że podczas współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zmodernizował pan jeden z największych generatorów Van de Graaffa, który obecnie eksponowany jest przy Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu. To ja proponuję, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę właśnie od tego, od opisania tej pracy, no i tego wspaniałego przyrządu. Tak, moja przygoda z generatorem Van de Graaffa zaczęła się w roku 2015, po udanej akcji przywiezienia zabytkowego pierwszego polskiego cyklotronu C48 z Lublina do Krakowa. I wtedy odwiedziłem Wydział Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i tam w rozmowie z dziekanem, panem profesorem Andrzejem Warczakiem, dowiedziałem się, że w trakcie przeprowadzki wydziału na kampus pozostaje wiele ciekawej, zabytkowej aparatury do przejęcia, do uratowania. Pan profesor Warczak prowadził mnie na halę generatora, a w zasadzie na halę centrum akceleratorowego IGES, bo generator stanowił w zasadzie część tego centrum, największą, ale sam generator w tym centrum odgrywał rolę właściwie pomocniczą, bo to było centrum akceleratorowe, bazujące na akceleratorze protonów. Jak sama nazwa mówi, to było centrum, gdzie przyspieszane były protony, natomiast do przyspieszania protonów służył właśnie ten wysokonapięciowy generator. I moim zadaniem był demontaż tego akceleratora, wyciągnięcie go z gigantycznego zbiornika sześciopiętrowego, złożenie jeszcze raz, a następnie zmodernizowanie go na dzisiejszy poziom techniki. Ta część akceleratorowa odzyskana, ona jest w tej chwili odzyskana do celów muzealnych i ją prezentuję na pokazach, natomiast sam generator został zmodernizowany z moimi współpracownikami. Tutaj warto podkreślić nazwisko pana Artura Wali, pracownika elektryka z Wydziału Fizyki, który mi przez 3 miesiące pomagał przy rekonstrukcji tego generatora i po 3 miesiącach, myśmy go we wrześniu 2015 roku, myśmy go uruchomili. Centrum akceleratorowe już nie istnieje, natomiast dzięki pomysłowi profesora Warczaka, no i dzięki mojemu zespołowi udało nam się go zrekonstruować, uruchomić, nawet prowadziliśmy tam pewnego rodzaju badania wysokonapięciowe do czasu przeprowadzki, a następnie przenieśliśmy go na kampus, gdzie w tej chwili jest wystawiony przez budynkiem Centrum Edukacji Przyrodniczej, no i tam służy do bardzo spektakularnych pokazów
Sam generator jest tylko częścią byłego akceleratora. Generatory Van de Graaffa to magiczne urządzenia, naprawdę, w każdej skali, i te małe szkolne, i te duże pokazowe. Żeby zrobić odpowiedni nastrój, przyniosłem jeden egzemplarz do studia i za chwileczkę go uruchomimy. Urządzenie jest oczywiście niewielkie, ale działa znakomicie i działa na podobnej zasadzie jak te olbrzymie generatory, jak ten, przy którym pan pracował. Zdaje się, że nawet mikrofony zareagowały odpowiednio na te wyładowania iskrowe, ale widowisko znakomite. Jeśli chodzi o zasady działania, to ja bym tutaj dodał, że nasz krakowski duży generator jest generatorem obcowzbudnym. Ten szkolny generator Van de Graaffa, który pan demonstruje, i w ogóle szkolne generatory pokazowe, to są generatory samowzbudne, bazujące na tym, że tam ładunek na kuli powstaje na wskutek transmisji ładunków z taśmy. One powstają na wskutek tych, no, szarego trybu elektrycznego, wiadomo. Natomiast nasz krakowski generator jest generatorem obcowzbudnym, czyli my, żeby wprowadzić ładunek na taśmę ładunkową, musieliśmy te ładunki czerpać z zasilacza zewnętrznego, wysokonapięciowego. To był zasilacz na 40 kV, bardzo niebezpieczny w użytkowaniu, no ale on zapewniał nam właściwe ładowania pasa. No, z pewnością mamy do czynienia z innym kalibrem urządzenia, no i także z efektami jego pracy. To są szczegóły techniczne, natomiast ogólnie zasada ładowania kuli poprzez ładunki zewnętrzne jest ta sama. Na pewno pan zna historię powstania generatora Van de Graaffa poprzez samego Van de Graaffa. Wiadomo, z jakich prymitywnych, prostych narzędzi on zbudował pierwszy model, z tasiemki i puszki metalowej. No tak w ogóle klasyczny generator Van de Graaffa nie jest szczególnie skomplikowanym urządzeniem i można w warunkach domowych samodzielnie taki model, pięknie działający model urządzenia, zbudować. A wracając jeszcze do tego szkolnego modelu, to tam też zdaje się jest możliwość podłączenia do dodatkowego, zewnętrznego źródła wysokiego napięcia. To jest takie doładowanie ładunkowe tego generatora, ale trzeba podkreślić, że w warunkach domowych można uzyskać właśnie nawet przy pomocy prostych elementów bardzo, bardzo wydajny, bardzo generujący długie pokazowe iskry. Poza tym, tak jak pan mówił, jest to pomoc niezwykle przydatna przy nauce elektrostatyki. Poziom dydaktyczny tej pomocy, no to jest pierwsza klasa. Panie Jacku, zgadzam się w 100%. Zresztą ja celowo zacząłem tę naszą rozmowę od generatora Van de Graaffa, bo tak jak już wspomniałem, uwielbiam te urządzenia. Są one naprawdę magiczne i bardzo przydatne, jak się okazuje. Wspomniał pan, że ten generator Van de Graaffa był częścią innego urządzenia. Przejdźmy może teraz do rozmowy na ten temat, bo to również niezwykle interesująca konstrukcja jest. On był częścią akceleratora i pewne elementy z tego akceleratora zachowały się i również je demonstrujemy na pokazach. I na przykład źródło jonów bardzo pokazowe, gdzie oryginalny generator wysokiej częstotliwości właśnie z tego akceleratora, on służy do wyładowań w rurze, gdzie jest wodór. Tutaj można by wiele mówić o szczegółach konstrukcyjnych, natomiast co warto podkreślić? No, tutaj warto podkreślić, że władze Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydowały się na powierzenie mi tej misji ratowania i modernizacji generatora, bo nie zawsze się to zdarza. No, wiele pomocy naukowych, wiele zabytków zostało zniszczonych, a tutaj właśnie dzięki panu profesorowi Andrzejowi Warczakowi, no, ten generator ocalał i będzie służył na pokolenia. A skoro doszliśmy do ratowania zabytkowych przedmiotów i aparatury naukowej, to może w tym momencie warto wspomnieć o dość istotnym epizodzie w pana zawodowym życiu, a mianowicie współpracy z panią dr Marią Korzec z Muzealnego Ośrodka Techniki oraz tej misji ocalania od zniszczenia, technicznej śmierci i zapomnienia unikalnych często zabytków polskiej aparatury naukowej. Tak, bardzo dobrze pan pamiętam nazwisko pani Marii Korzec, to powiedział pan epizod, to ja bym to rozszerzył. W zasadzie to jest epopeja, która się zaczęła w roku 2012 i tak w kilku zdaniach bym tylko powiedział, żeby samymi tutaj faktami operować. Więc w roku 2012 ratowałem furierowski spektroskop na Podczerwień, który w tej chwili stanowi stanowisko edukacyjne w Muzeum Techniki AGH, i wtedy
tam na korytarzu przypadkowo spotkałem wicedyrektora Instytutu, pana doktora Grzegorza Poloka, który powiedział mi tak: skoro pan tutaj ratuje ten spektroskop podczerwieni, to ja mam dla pana pozytywną informację. W Lublinie jest nasz krakowski pierwszy cyklotron C48, no i może by się pan podjął jego przywiezienia do Krakowa, uratowania. No ja w zasadzie nie wiedziałem, że taki cyklotron był w Krakowie w ogóle. I wtedy pan doktor Polok mi udostępnił wspaniałą książkę pod tytułem 50 lat Instytutu Fizyki Jądrowej imieniem Henryka Niewodniczeńskiego. Tam się zapoznałem z historią cyklotronu, który był pierwszym właściwie polskim cyklotronem. Pierwszym, w zasadzie pierwszym cyklotronem to był konspiracyjny cyklotron profesora Andrzeja Sołtana z Warszawy. Też jeżeli wystawiamy ten krakowski cyklotron, to żeby być sprawiedliwym, zawsze podkreślamy, że pierwszym historycznie polskim cyklotronem był konspiracyjny cyklotron profesora Sołtana, który niestety został wywieziony do miejscowości Rems pod Wiedniem i nie wiadomo, co się z nim stało. Natomiast pierwszym historycznie działającym cyklotronem był właśnie C48. Dzięki informacji od pana doktora Grzegorza Poloka, on został uratowany, bo od tego się zaczęło, tak jak pan powiedział, epizod. Ja mówię, podkreślam, epopeja cała, ponieważ po tej informacji rozmawiałem z moją pracodawczynią, panią dr Marią Korzec, która zaznajomiła się z tematem i natychmiast wydała mi rozkaz jazdy na delegację do Lublina i ratowania tego cyklotronu. Do jego ratowania przyczyniły się przede wszystkim pan doktor Grzegorz Polok, były wicedyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej, no i pani kierowniczka Muzeum Ośrodka Techniki z Muzeum AGH, pani doktor Korzec, no słynna z wielu innych wizjonerskich osiągnięć. Po mojej wizycie w Lublinie w kwietniu 2012 roku, no podjąłem się tego wywiezienia stanu cyklotronu i przywiezienia go. Co ja bym tu podkreślił? Tu podkreśliłbym, że władze AGH też tutaj wykazały się bardzo pozytywnym stosunkiem do tematu, ponieważ kierownik katedry automatyki, profesor Szklarski, on skierował znakomitego automatyka Stanisława Romana Olszewskiego, aby budował układ automatyki sterowania elektromagnesami. No więc tutaj stąd związek tego cyklotronu z AGH. No i opierając się na tym związku, ja uzyskałem zgodę prorektora AGH, pana profesora Zbigniewa Konkola, na realizację projektu ratowania i przywiezienia jego do Krakowa. No i ten cyklotron został uratowany, te 10 ton zostało przywiezionych do Krakowa. Warto podkreślić, jakie znaczenie ten cyklotron miał dla rozwoju polskiej fizyki. Ponieważ powojenna fizyka, wiadomo, leżała w ruinie, grupa krakowskich wybitnych naukowców pod kierunkiem pana profesora Henryka Niewodniczeńskiego postanowiła w latach 50. budować urządzenie, które miało zapoczątkować tak naprawdę profesjonalne badania w dziedzinie fizyki jądrowej. No i ten cyklotron od roku 1952 do 1956 był budowany. 28 grudnia 1956 roku pierwszą wiązkę protonów uzyskano w Kolegium Witkowskiego na ulicy Gołębiej. No i od tego czasu właściwie, można powiedzieć, zaczęła się era krakowskiej fizyki jądrowej. W roku 1958 on był przywieziony na teren Instytutu Fizyki Jądrowej i tam był udoskonalony i przez 30 lat służył do badań naukowych z podstaw fizyki jądrowej, ale też do badań bardzo konkretnych z fizyki technicznej. Było na nim ukończonych około 80 prac naukowych, badania metodą PIXE, która polegała na tym, że wykrywano zawartość pierwiastków ciężkich w tkankach organicznych. Przykładowo, jeżeli pracownik stacji benzynowej wdychał benzynę, to w jego krwi gromadził się czterotylek ołowiu. Dzięki naświetlaniu protonami uzyskanymi w tym cyklotronie można było zidentyfikować ten ołów we krwi oraz określić, jaka była jego zawartość. Więc ten cyklotron pełni bardzo ważną rolę badawczą w dziedzinie fizyki medycznej, a równocześnie dzięki niemu władze Instytutu Fizyki Jądrowej uzyskały fundusze na zakup kolejnego cyklotronu U-120. Pełnił bardzo ważną rolę badawczą.
po cyklotronie U-120 Instytut Fizyki Jądrowej wzbogacił się o kolejny cyklotron, już budowany własnymi siłami, siłami inżynierów i naukowców Instytutu Fizyki Jądrowej. I co ciekawe, on służy do tej pory. To jest cyklotron AIC-144. Jego działanie jest koordynowane przez pana kierownika Jacka Sulikowskiego. Ten cyklotron był wykorzystany do leczenia nowotworów oka. Poprzez kilka lat udało się na tym cyklotronie wyleczyć około 180 pacjentów i dzięki temu udało się Instytutowi zdobyć środki na zakup supernowoczesnego cyklotronu Proteus. Dwa systemy medyczne, Gountry 1 i Gountry 2, leczy też inne nowotwory, więc historia cyklotronów w Krakowie jest fascynująca, bo zaczęło się od C48, czyli naszego już zabytkowego, a historia dalej trwa poprzez wspaniałe wykorzystanie cyklotronu Proteus do celów medycznych i, co też warto podkreślić, też do celów naukowych w dziedzinie fizyki jądrowej. Panie Jacku, ja tak podejrzewam, że o cyklotronach można by osobną audycję zrealizować, a i tak z pewnością czasu by zabrakło. Ale może w takim razie spróbujmy opowiedzieć w kilku zdaniach o tym, czym w ogóle jest cyklotron. Gdyby miał pan tak opowiedzieć o tym na przykład dzieciom w szkole podstawowej, bo definicję podejrzewam, że każdy sobie znajdzie. Cyklotron, czyli akcelerator cykliczny, a o akceleratorach to sporo osób słyszało. Choćby o tym najsłynniejszym z nich, zwanym Wielkim Zderzaczem Hadronów. Czym jest cyklotron i czy w ogóle da się w kilku słowach opowiedzieć o takim urządzeniu? Cyklotron to jest właściwie przepis na Nobla, bo historia cyklotronu zaczęła się w roku 1929, kiedy Ernest Orlando Lorenz w bibliotece przeczytał artykuł niemieckiego fizyka Widero i na podstawie tego artykułu wpadł na ideę cyklotronu, czyli zamiast przyspieszać cząstki po linii prostej, to wpadł na pomysł, żeby je przyspieszać po okręgu. Dzięki temu na małej przestrzeni można było rozpędzić cząstki do dużej prędkości. No dzisiaj rozpędza się cząstki w Large Hadron Collider do prędkości 7, do energii 7 TeV w akceleratorze o średnicy 27 km. Natomiast w tamtych czasach było rzeczą nie do pomyślenia, że może być akcelerator tej wielkości, więc Lorenz pomyślał sobie, no spróbujmy przyspieszać cyklotron na biurku. Zbudował prototyp, gdzie dzięki polu magnetycznym i prawu Lorenza, które pozwala zakrzywiać tor cząstki pod wpływem prostopadle skierowanego pola magnetycznego, ta cząstka może nabierać coraz większej energii. Więc krótko mówiąc, wyobraźmy sobie, że mamy kulkę, która biegnie po spirali i w każdym półokręgu tej spirali dostaje, mówiąc tak kolokwialnie, kopa, który pozwala jej uzyskiwać coraz większą prędkość. I na końcu, jak uzyska już tą dużą prędkość, poprzez elektrodę dodatnią tą kulkę oddalamy od cyklotronu i uderzamy w nią tarczę, gdzie przebiegają reakcje jądrowe. Taka jest krótka zasada cyklotronu. Oczywiście tu jest wiele szczegółów związanych z prawami fizyki. To przyspieszanie musi się odbywać cyklicznie w takt pola elektrycznego, które zmienia się raz plus, raz minus na duantach, ale to są szczegóły. Ogólnie, podsumowując w jednym zdaniu, cyklotron jest to przyspieszanie cząstek naładowanych, najczęściej protonów, po spirali. Więc sądzę, że każde dziecko mogłoby zrozumieć, gdyby mu to w ten sposób pokazać. Doskonały film popularno-naukowy o zasadzie działania cyklotronu i pracy cyklotronów krakowskich, w tym głównie Proteusa wspaniałego, jest dostępny w Instytucie Fizyki Jądrowej, gdzie pan profesor Jerzy Grębosz taki film zrealizował. On jest ogólnie dostępny. Tam ta zasada pracy cyklotronu jest tak wytłumaczona, że każde dziecko to zrozumie, a równocześnie jest przedstawiona rola medyczna tego cyklotronu krakowskiego. Myślę sobie, że najlepiej to przerobić podług starej zasady powiedz, a zapomnę, pokaż, zapamiętam, daj zrobić samodzielnie, to zrozumiem. No i zbudować sobie samodzielnie prosty model, taki symulator działającego cyklotronu, opierając się na przykład na zasadzie, o której pan wspomniał, czyli rozpędzaniu stalowej kuleczki w polu magnetycznym, elektromagnetycznym albo jeszcze zgrabniej w polu elektrostatycznym. Ja znam takie przykłady, a i sam zbudowałem kilka takich prostych modeli, w których wykorzystałem na przykład piłeczki
ping-pongowe, metalizowane, umieszczone na okrągłym torze i rozpędzane na przykład przy pomocy zwykłej maszyny elektrostatycznej albo, co tutaj nam zdecydowanie bardziej pasuje, generatorem Van de Graaffa. Tak, i wtedy wystarczy minuta oglądania zamiast pół godziny tłumaczenia. Warsztatowa edukacja nieformalna. A skoro już jesteśmy przy akceleratorach, to przecież 2 lata temu, w styczniu roku 2019, współpracując z Centrum Edukacji Przyrodniczej, zorganizował pan taką autorską wystawę poświęconą właśnie akceleratorom. To znakomity przykład na popularyzację tej dziedziny nauki i urządzeń. Ta wystawa, ona w zamierzeniu miała głównie uhonorować zasługi krakowskich fizyków, bo mało kto wie, że w Krakowie żyli doskonali fizycy najwyższej światowej klasy, którzy przyczynili się do budowy tych akceleratorów. Tutaj na pierwszym miejscu trzeba wymienić nazwisko profesora Henryka Niewodniczańskiego, który był twórcą w zasadzie krakowskiej powojennej fizyki jądrowej w Krakowie. Trzeba wymienić pana profesora Adama Szczałkowskiego, ucznia profesora Henryka Niewodniczańskiego. Z profesorem Adamem Szczałkowskim miałem w ostatnich latach wiele kontaktów. Miałem być zaszczyt zaproszonym do niego do domu i uzyskałem wiele cennych informacji historycznych od profesora Szczałkowskiego i dowiedziałem się, że to był jeden z polskich fizyków, który się właściwie otarł o Nagrodę Nobla, swoją jedną z ostatnich prac związaną z łamaniem, z udowodnieniem albo nieudowodnieniem łamania symetrii T, Time Reversal, praca on Violation. Na tej wystawie starałem się w sposób pokazowy uhonorować ich zasługi naukowe. Chodziło mi o profesora właśnie Adama Szczałkowskiego, Henryka Niewodniczańskiego, no i pana profesora Jacka Heniela, który był kierownikiem budowy cyklotronu C48. A co warto podkreślić, pan profesor Jacek Heniel po zakończonym sukcesie projekcie budowy cyklotronu C48 pracował przez kilkanaście lat w dziedzinie magnetycznego rezonansu jądrowego, dziedziny, która stanowi podstawę działania tomografów komputerowych, tomografów tych właśnie rezonansowych. W tamtych czasach jeszcze tomograf rezonansowy nie był budowany, ale właśnie pan profesor Jacek Henel prowadził badania i nawet konferencje międzynarodowe, gdzie postęp wiedzy umożliwił zbudowanie tego wspaniałego wynalazku. Jak właściwie się przygotowuje, buduje taką wystawę, popularyzującą dość skomplikowane przecież procesy, zjawiska zachodzące w fizyce? No i oczywiście jak się promuje, jak się prezentuje same urządzenia? Akurat w tym przypadku nie było to trudne, ponieważ z tematem cyklotronu i z tematem generatora byłem przez poprzednie lata bardzo dobrze zaznajomiony. I mogłem wykorzystać elementy z tych akceleratorów. Nawet w sposób żartobliwy reklamowałem ją, że na mojej wystawie mogą Państwo zobaczyć 6 akceleratorów. W zasadzie to były części tylko z tych akceleratorów. Ale prezentowałem tam zarówno części z cyklotronu C48, konstruowanego między innymi właśnie przez profesora Adama Szczałkowskiego i profesora Jacka Heniela, jak i części z generatora Van de Graaffa, który był skonstruowany dzięki profesorowi Adamowi Warczakowi, ale też prezentowałem elementy cyklotronu z Instytutu Fizyki Jądrowej. Tam miałem elementy akceleratora AIC-144 oraz, co ciekawe, dzięki uprzejmości dyrekcji Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris, uzyskałem kilka eksponatów właśnie z tego najnowocześniejszego, właściwie w tej chwili na świecie, synchrotronu elektronowego. Tutaj przy okazji tego naszego spotkania i dzięki panu bardzo trafnemu pytaniu mogę powiedzieć, że w Krakowie istnieje właściwie w tej chwili jedno z najnowocześniejszych centrów promieniowania synchrotronowego, gdzie działa aktualnie synchrotron elektronowy Solaris, gdzie są prowadzone badania najwyższej światowej skali. Dosyć łatwo mi przyszła realizacja tej wystawy, bo po prostu miałem eksponaty ze swojej działalności oraz miałem bardzo przychylne podejście władz Instytutu Fizyki Jądrowej, który mi udostępnił wiele pomocy oraz bardzo pozytywny odzew ze strony władz Centrum Akceleratorowego Solaris. Kosztowało to trochę pracy, ale poprzez niezwykle przychylne podejście władz
No, bardzo się to przyjemnie realizowało. Ja pozwolę sobie nawiązać jeszcze do tych krakowskich fizyków, o których pan wspominał. Czy nie uważa pan, że zasłużyli na poważniejsze publikacje czy opracowania? Może nawet film popularno-naukowy? Bo ja odniosłem takie wrażenie, że ci znakomici naukowcy oraz ich osiągnięcia są trochę jakby zapomniani, a na pewno słabo spopularyzowani w historii. No a przecież ich praca to materiał na całkiem niezły scenariusz filmowy. Tak, tak. To pytanie, które pan tutaj zadał, ono, ja się często spotykam z taką opinią, że tak wspaniałe rzeczy się dzieją w Krakowie, jak no, chociażby te cyklotrony w Instytucie Fizyki Jądrowej, czy to Centrum Pojmowania Synchrotronowego, i to jest relatywnie mało popularyzowane. No i kto wie, kto to był profesor Strzałkowski, kto wie, kto to był profesor Jacek Henel. Tutaj troszeczkę ja bym się musiał uderzyć w pierś, że może po prostu powinienem więcej w tym kierunku robić, bo te osoby, tak jak pan powiedział, te osoby swoimi osiągnięciami naukowymi zasługują na nie tylko na uhonorowanie w pamięci, ale nawet na jakieś filmy, nawet na jakieś filmy biograficzne. Są oczywiście krótkie filmy na portalu YouTube, ale moim zdaniem tej klasy naukowcy może powinni być uhonorowani jakimiś filmami, czy nawet pomnikami. Mam nadzieję, że może ta nasza rozmowa, ten premierowy podcast, Spinacz, będzie takim przyczynkiem do jakiejś większej popularno-naukowej operacji. Może znajdą się pasjonaci, najlepiej to tacy decyzyjni, którzy słuchając naszej rozmowy stwierdzą, że to dobry pomysł. A może to jest jednak tak, że działa zasada pod tytułem cudze chwalicie, swego nie znacie, bo przecież o wielkim zderzaczu hadronów można znaleźć sporo literatury, także polskojęzycznej, a nasze rodzime osiągnięcia giną nam trochę za horyzontem. Jak na przykład te cyklotrony, o których pan z taką pasją opowiada, no i ludzie, którzy je tworzyli i konstruowali. Tak, zgadzam się z panem, bo rzeczywiście o Large Hadron Collider'ze to wiedzą wszyscy, natomiast o krakowskim Centrum Solaris mało osób, nawet w gronie inżynierskim niewiele osób wie, że jest takie coś, natomiast ja wielokrotnie tam byłem w tym centrum, no i byłem po prostu pod wielkim wrażeniem tego akceleratora, no i jak ja relacjonuję to znajomym, to mówię, musicie to centrum odwiedzić, bo tam jest druga Japonia, albo inaczej Japonia się może schować wobec tego centrum. I nie ma w tym wiele przesady, bo w tym akceleratorze Solaris zostały zastosowane najnowocześniejsze na świecie technologie przyspieszania cząstek, między innymi system magnesów zintegrowanych i nawet budowa amerykańskiego synchrotron została wstrzymana, bo Amerykanie przyjeżdżali zobaczyć, jak to funkcjonuje. Okazało się, że system magnesów zintegrowanych pracuje doskonale i można rzeczywiście mówić, że jest to w tej chwili jeden z najnowocześniejszych na świecie akceleratorów synchrotronowych. No i właśnie on jest w Krakowie. No właśnie, a nawiązując do tej wiedzy o wielkim zderzaczu hadronów, to może ludzie wiedzą, bo czytają te książki i publikacje. Zatem wracamy tutaj do punktu wyjścia. Gdyby pojawiły się odpowiednio zredagowane publikacje o krakowskiej fizyce, o ludziach i urządzeniach, którzy ją kreowali, to stałoby się podobnie. No i zachwycano by się nie tylko największym urządzeniem badawczym z CERN pod Genewą, ale także krakowskimi akceleratorami. To ma pan rację, przy czym z tego, co ja wiem, to pan jest znakomitym popularyzatorem fizyki, pasjonatem i wydaje mi się, że mógłby pan tutaj też jakąś książkę napisać w tej dziedzinie, a ja służę pomocami i taką moją skromną wiedzą. Chętnie do takiego projektu bym się dołączył do popularyzacji krakowskich akceleratorów. Niezwykle mi miło słyszeć, że tej klasy specjalista uważa mnie za popularyzatora, który dałby radę przedsięwzięciu. Przez wrodzoną skromność nie napuszę się teraz reprezentacyjnie, ale jeśli pan deklaruje wsparcie i współpracę, to jest to dla mnie zaszczyt wielki jak zderzacz hadronów. No i mam nadzieję, że uda się plany w czyn wprowadzić. Ale skoro już dotarliśmy do idei popularyzacji i tak miło nam się gawędzi w tym towarzystwie, to zapytam o jeszcze jedną kwestię. Wspominał pan, że nie jest zawodowym fizykiem, ale raczej pasjonatem i popularyzatorem. To proszę powiedzieć,
Dlaczego fizyka? Co takiego jest w tym przedmiocie, że postanowił pan poświęcić mu zawodowe życie? I ja coś niecoś na ten temat wiem, bo mimo, że to nasze pierwsze antenowe spotkanie, to wyczuwam pewne porozumienie. Jakby to powiedzieć, nadajemy na tych samych częstotliwościach. I między innymi dlatego ciekawy jestem, co zainspirowało pana do takiego zainteresowania fizyką. To powiem panu, że tak. Jestem byłym pracownikiem Zakładu Doświadczalnej Aparatury Naukowej AGH, gdzie budowaliśmy wiele prototypów różnych wynalazków, gdzie no, fizyka odgrywała podstawową rolę. No i w zasadzie moja fascynacja fizyką jest związana z budową urządzeń, wynalazków, gdzie się stosuje prawa fizyki. Jeśli chodzi o fizykę teoretyczną, no to niestety nie jestem osobą tak utalentowaną w tej dziedzinie, więc robię to, na co mnie stać i to, co leży w zakresie mojego potencjału umysłowego. Na bazie tych moich spędzonych lat w tym Zakładzie Doświadczalnym Aparatury Naukowej no, odkryłem tą pasję fizyczną. Natomiast w ostatnich 10 latach ta pasja mogła zostać zrealizowana w dziedzinie popularyzacji fizyki. Zaczęło się to właśnie od pracy pod kierunkiem pani dr Marii Korzec, która urządzała wspaniałe wystawy w Ośrodku Techniki AGH. Były to wystawy właśnie popularyzujące historię techniki, a historia techniki jest właśnie historią fizyki. Były to wystawy przykładowo zegary słoneczne czy maszyny liczące i cały szereg innych wystaw poświęconych historii techniki, gdzie eksponowało się właściwie zjawiska fizyczne. Właśnie jednym z moich zadań było też odzyskiwanie zabytków techniki, no a zabytki techniki to jak najbardziej związane z fizyką, więc tak ta moja pasja się rozwijała. W dalszym ciągu się rozwija, w najbliższym czasie będę realizować kolejne projekty, ale moja droga właśnie do zachwytu fizyką zaczęła się od zawodu, od zachwytu wynalazkami, zachwytu aparaturą naukową. Taka była droga. Czyli nie było to jakiś taki początek studia fizyczne, ale zaczęło się właśnie od strony technicznej, od strony zjawisk fizycznych w aparaturze naukowej. To w takim razie całkiem dobrze określiłem to porozumienie dusz za pośrednictwem fali elektromagnetycznej, ponieważ ja z całkiem podobnych powodów zainteresowałem się naukami przyrodniczymi oraz ich popularyzacją, dzieleniem się z innymi, zachwytem własnym i pasją. Na radiowej antenie zwłaszcza, bo całkiem prywatnie radio to najstarsze medium uważam za idealne do takich misyjnych celów. A u mnie zaczęło się podobnie. Od szkolnej pracowni fizyki, a w szczególności od zaplecza, w którym przechowywano przyrządy i dydaktyczne pomoce. To był magiczny, czarodziejski świat i miłość od pierwszego wejrzenia. Powiem panu, że drugi raz w życiu takie olśnienie spłynęło na mnie w roku 1978. To było rok przed polską premierą, a rok po światowej premierze Gwiezdnych Wojen, gdy w przekroju zobaczyłem po raz pierwszy takie malutkie, czarno-białe zdjęcie Lorda Vadera. W obu przypadkach świat nie był już taki sam. Zresztą pomoce dydaktyczne, naukowe oraz inne techniczne pamiątki kultury materialnej ja kolekcjonuję cały czas. Uwielbiam na nie patrzeć, uwielbiam uruchamiać, no i kocham wśród nich przebywać. Tęsknię przy okazji za dobrym rzemiosłem, bo dziś rynek pomocy dydaktycznych uważam za dziwny trochę, no ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Kiedyś przedmioty te miały duszę. Używano do ich tworzenia dobrych materiałów, szkło, metal, drewno, a nie tylko słabego plastiku. Podobnie jak u pana zatem ten proces biegł od techniki do fizyki. Mam nadzieję, że więcej takich wariatów żyje dookoła nas. Powiem panu, że tutaj jest bardzo pozytywną rzeczą wspaniała placówka właśnie Muzeum Inżynierii Miejskiej. Tu pod kierunkiem pana dyrektora Piotra Guja, no to tutaj rokowania dla tego muzeum będą wspaniałe, bo właśnie wiele pomocy naukowej najwyższej klasy do popularyzacji fizyki powstaje w tym muzeum. Ja uczestniczyłem wielokrotnie we wspaniałych wystawach w tym muzeum i tam popularyzacja fizyki właśnie na pomocach naukowych, gdzie też jest szkło, gdzie jest metal, gdzie są oryginalne materiały, jest no olśniewająco profesjonalna. To kolejny pomysł mam taki, żeby może reaktywować polski przemysł naukowych pomocy, zaczynając właśnie od Królewskiego Miasta, które posiada takie tradycje w tej dziedzinie. Jeśli planujemy w ogóle wychowywanie kolejnych pokoleń inżynierów, no to musimy myśleć o narzędziach, jakie im zaproponujemy. Wędkę trzeba podać, a nie tylko rybę, tak? I nauczyć
tą wędką łowić. Wspaniale by było wrócić do takiej tradycji, gdzie polski uczeń używa polskich pomocy naukowych stworzonych przez polskie fabryki. Czy też na początek manufaktury oferujące dobre rzemiosło, tak od pomysłu do przemysłu. Tak, powiem panu, że ja realizując te moje popularyzatorskie projekty, budowałem takie proste stanowiska i nieraz się zastanawiałem, czy nie uruchomić jakiejś seryjnej produkcji, bazując nie na plastiku, ale bazując na drewnie, szkle, metalu i budować takie pomoce w krótkich seriach, coś w stylu XIX-wiecznych pomocy naukowych. To mamy podobne myśli, podobne projekty i sądzę, że to jest do zrealizowania. Jak to nam się pięknie układa. Proszę państwa, choć naprawdę nie namawialiśmy się przed tą rozmową, proszę nam wierzyć. Ja także wiele razy myślałem i myślę o stworzeniu małej, tak na początek, manufaktury oferującej krótkoseryjne, ale dobrze skrojone urządzenia, modele i zabawki edukacyjne. Na wzór tych jeszcze nie tak dawno obecnych na rynku. No i Kraków ze swoimi tradycjami byłby, według mnie, znakomitym miejscem do rozpoczęcia tej, jakby to powiedzieć, krucjaty. O stałych ekspozycjach dawnych i nowych pomocy naukowych też można by przy tej okazji pomyśleć. W Kolegium Majus są wystawy właśnie nieraz starych pomocy naukowych na bazie magazynu, gdzie jest kilka tysięcy takich dawnych pomocy z XIX wieku. No, między innymi tam jest słynna aparatura Olszewskiego i Wróblewskiego, ale są też pomoce naukowe właśnie z lat 50., 60. No i tam wiem, że kierownictwo tej placówki urządza takie wystawy i sądzę, że udostępniliby do skopiowania wiele elementów, więc pana pomysł jest niezwykle nowatorski, no i bardzo edukacyjny. Połączenie tradycji z nowoczesnością. Ja tak sobie myślę, że my jednak trochę marzymy o takim powrocie, renesansie tradycyjnych form eksperymentowania z tradycyjnym sprzętem. No mimo, że wirtualne modele dostępne na przykład w internetowej sieci 24 godziny na dobę, online, powstają coraz intensywniej. No i bardzo dobrze, bo w dzisiejszych trudnych czasach, gdy zdalna edukacja wymusza pewne działania, to dobrze, że na przykład uczeń ma możliwość wirtualnego eksperymentowania, niż gdyby miał tylko obrazek w podręczniku. To jednak i tak nie zastąpi żywego kontaktu ze zjawiskiem. A tutaj pomoce naukowe, dobre pomoce naukowe są niezastąpionymi. A nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie przyrządy były i ładne, i estetycznie opracowane. Tak, mam podobne odczucia i powiem panu, że na tej mojej wystawie akceleratory w Centrum Edukacji Przyrodniczej, to przy tym cyklotronie C48 nie pokazywałem jakichś nowoczesnych mierników, bo to nie było w tym stylu, ale właśnie eksponowałem mierniki z tamtych lat w obudowach drewnianych, ebonitowych. Wiem, że to widzom się bardzo podobało. A bo to jest sprawdzone w praktyce. W swoich zbiorach mam całkiem sporą kolekcję także urządzeń do magnetycznego zapisu dźwięku. Magnetofony szpulowe, kasetowe, polskie zakładów radiowych Kasprzaka, no i zagraniczne, całkiem znanych producentów. I to są urządzenia również magiczne. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach miniaturyzacji tego cyfrowego już dźwięku, duży szpulowy magnetofon z obracającymi się szpulami, pracującymi wskaźnikami poziomu wysterowania, naprawdę robi wrażenie, bo on jakby żyje. O samym analogowym, ciepłym dźwięku to nawet nie wspominam. Taki magnetofon, o którym pan mówi, szpulowy, to też jest kompendium zjawisk fizycznych. Tak jest, panie Jacku, i festiwal mechaniki precyzyjnej przy okazji. Pięknie nam się gawędzi, ale czas szybko płynie i musimy to nasze spotkanie spiąć jakąś ładną klamrą na zakończenie. Mam nadzieję, że być może to pierwsze takie spotkanie przy kominku i herbatce i wciągająca rozmowa o nauce, pasji, technice i emocjach odkrywania. Emocjach odkrywania pasji i niesamowitej nauki, która może być przygodą na całe życie. Wspólny język pasjonatów fizyki. Wydaje mi się, że tutaj można wiele takich cyklicznych spotkań urządzić. No i ja w miarę swojej wiedzy chętnie się z tym dzielę i w trakcie takich rozmów czy prezentacji mogę pokazać wiele tych elementów z tej mojej działalności, z których kilka ma wartość ogromną historyczną. Łącząc pana pasję i kolekcję, pana osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji, sądzę, że możemy w Muzeum Inżynierii Miejskiej zrobić kawał dobrej roboty, jak to się mówi potocznie. To w tym miejscu proponuję, żebyśmy postawili kropkę kończącą definitywnie zdanie. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za
poświęcony czas i przede wszystkim fantastyczne opowieści o historii, ludziach, fizyce i urządzeniach, bez których nauka nie smakowałaby tak wybornie. Państwa i moim gościem był pan Jacek Gaj, pasjonat i popularyzator nauki oraz fizyki. Dziękuję pięknie za uwagę. Dziękuję panie Jacku. Ja również dziękuję bardzo. Do usłyszenia.